Zapewne co niektórzy stwierdzili, że po cholerę robić materiał o wojnie, skoro wszystko jest jasne. Ruscy źli, Ukraińcy dobrzy i tak dalej, i tak dalej. No nie ma tu co gadać, trzeba to wszystko zatrzymać. No, jak się okazuje, jest wiele rzeczy, o których żadna ze stron nie chce powiedzieć, a przede wszystkim o tym, jakie są skutki i jakie będą skutki w dalszej bądź bliższej przyszłości. I o tym chciałem przede wszystkim porozmawiać, ale zanim do tego przejdę, to muszę poruszyć dwie istotne kwestie. Pierwsza to jest na samym starcie wprowadzenie ludzi w błąd. Otóż ta wojna nie trwa od lutego tego roku, tylko od roku 2014. Różnica jest tylko taka, że tak jak wcześniej były jakieś drobniejsze bądź większe uszczypliwości, tak teraz po prostu wojna poleciała na pełnej kurwie. A druga sprawa to kwestia rzetelności informacji. Nie bez powodu mówi się, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda, ponieważ zarówno jedna, jak i druga strona pójdzie po prostu w czystą propagandę. I o ile ruskich mediów nie śledzę, i teraz chyba nawet nie miałbym możliwości tego śledzić, to u nas na samym początku już podziało się ogrom fake newsów. Takie kilka przychodzi mi do głowy. Pierwszy z nich to chociażby przelatujące nisko samoloty pokazujące, że niby to jest jakiś rosyjski nalot na ukraińskie ziemia, a okazało się to nagraniem z parady w Moskwie z 2020 roku. I kolejne dwie sytuacje pokazane oczywiście w naszych polskich mediach, no to były wybuchy jakichś tam składów. Ciężko stwierdzić, co to konkretnie było, ale co niektórzy dotarli, że jeden pochodził z Chin z 2015, a drugi z kolei z Bergamo, z dwa, tfu, nie z 2000, z 1999 roku. Mało tego, do jednego z tych fake newsów odnośnie wybuchu, to jedna niemiecka stacja się przyznała, że użyła, że użyła właśnie tamtego starego zdjęcia, tak więc. No, w kwestii fake newsów można gadać i gadać, tak więc nie wiem, czy jest sens, ale żeby za dużo tu się nie rozwodzić, na ekranie właśnie wam się pojawiają kilka fake newsów, które chociażby znalazłem przeglądając wówczas różne socjalki. No, ale żeby nie przedłużać zbytnio, no to zacznijmy od takiej podstawowej kwestii, czyli jaki był tak naprawdę powód tego wszystkiego tego całego ambarasu na Ukrainie. Niektórzy po prostu mówią, że Putin jest walnięty i tak dalej. Ja natomiast mam dwie inne teorie, a w zasadzie trzy. I pozwólcie, że się z wami z nimi podzielę. Pierwsze z nich to kwestia y, surowców. Surowców ziemi i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że większość tych wschodnich terenów Ukrainy stanowią czarnoziemy, czyli najbardziej żyzne pola na świecie, żyzne ziemie, przepraszam, które służą jako światowe pola. Ukraina jest de facto w światowej czołówce, jeśli chodzi o eksport zbóż. I będzie to miało znaczenie odnośnie skutków dalekosiężnych, ale o tym nieco później. Dodatkowo różnej maści surowce energetyczne, gaz, ropa. Więc istnieje podejrzenie, że po prostu Putin chce to zagarnąć dla siebie. Druga hipoteza jest moim zdaniem znacznie ciekawsza, ale do tego trzeba cofnąć się jakieś 9 lat wstecz. Kiedy Putin mówił otwarcie o tym, że się sprzeciwia globalistom. Ale o co chodzi z tymi globalistami? Bo przyznam szczerze, że mnie to troszeczkę nurtowało i nie wiedziałem do końca, co ten koleś miał na myśli. Ale patrząc yy, przez ostatnie dwa lata, to można zwrócić uwagę, że większość świata, w dużej mierze mówię o świecie zachodnim, mają jakąś wspólny cel, taką wspólną agendę, można by powiedzieć, kierowaną przez Światowe Forum Ekonomiczne. Nie bez powodu, non-stop, latali sobie do Davos na różnej maści szczyty, rozmowy i tak dalej. I moje podejrzenie jest następujące: Putin postanowił zaatakować jedną z takich e, kolebek globalistycznej agendy, a biorąc pod uwagę, że kochany prezydent Zełęski jest, można by powiedzieć, Yy, najlepszym wychowankiem yy, właśnie Klausa Schwaba, czyli prezesa tego forum ekonomicznego, za, yy, zaraz obok Justina Trudona, którym Zeleński też w dużej mierze się inspiruje, no to można przypuszczać, że po prostu zaczął swoje działanie odnośnie wybicia zachodnich globalistów, czy też w zasadzie terenów zachodnich globalistów. Ale nie trzymałoby się to kupy, w związku z tym, że atakuje tylko rejony wschodnie, a nie ruszył na przykład z atakami na kijów. Tak więc ta hipoteza jest dość dyskusyjna, ale jest jeszcze trzecia. To znaczy, że celowo mamy takie podszczypywanie się w dalszym ciągu. Tak? W dalszym ciągu mamy konflikt, jaki panuje od 2014, tylko został on nagłośniony medialnie. Ale nagłośnione medialnie, żeby mieć jakiś po prostu problem, żeby nałożyć swego rodzaju embarga na różne produkty i surowce z Rosji, tylko i wyłącznie po to, żeby wywołać w świecie zachodnim swego rodzaju kryzys. Czyli w moim przekonaniu, coś, czego takie powiedzmy dokończenie roboty, które zaczęło się przy covid -zie. I co ja mam tutaj na myśli? Mam tutaj na myśli tak. Były różnej maści lockdowny, które ucięły ogrom łańcuchów dostaw. Wiele produktów jest po tak drastycznie wysokich cenach, że nikt sobie nie wyobrażał, że na przykład, nie wiem, w sklepach suplementacyjnych taka kreatyna zdrożeje trzykrotnie. Ale to podaję jako przykład. Jest wiele różnych produktów, które których import i eksport po prostu jest droższy, a co za tym idzie, nawet jeżeli firmy jakimś cudem przetrwają brak klientów i zostawienie na pastwę losu pod, pod przymusem zamknięcia, no to i tak będą musieli podnieść cenę z dwóch powodów. Po pierwsze, właśnie te ucięte łańcuchy dostaw spowodują, że koszty wzrosną, a po drugie, trzeba będzie pokryć... Yy, brak przychodów sprzed paru poprzednich miesięcy. I tak naprawdę ta wojna, te embarga na rosyjskie produkty, surowce i tak dalej mogą być niczym innym jak kontynuację tejże tendencji. Ale skoro już poruszyłem temat skutków, pora się teraz na nich skupić. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na jedną rzecz, tak jak wspomniałem wcześniej. Czarnoziemy, najbardziej żyzne gleby. Ukraina jest praktycznie liderem, jeśli chodzi o eksport zbóż. A teraz nie może ich wysłać, no bo na wschodzie przecież panują potyczki, tak? Więc mamy problem z dostaniem zbóż. Mało tego embargo na rosyjskie produkty. Wiecie, w czym Rosja jest światowym liderem w produkcji nawozów sztucznych. Jeżeli nie będziemy sprowadzać nawozów, to nasze plony, nawet na naszym rodzimym rynku, będą też bardzo mocno uszczuplone. Istnieje nawet podejrzenie, że cały świat zachodni może skończyć jak Sri Lanka: czyli zrezygnowali ze sztucznych nawozów na poczet naturalnych, a co za tym idzie, produkcja żywności im drastycznie spadła ze względu na małe plony. A to z kolei wywołało kryzys na rynku żywności. I podejrzewam, że to samo może być u nas. Tym bardziej, że większość produktów pierwszej potrzeby, jeśli chodzi o te żywnościowe, to są w dużej mierze zboża. Chleb, czy tam różnej maści pieczywa, są z mąki, a do mąki potrzebne jest, yy, potrzebne jest zboże. Do tego jeszcze inne produkty, płatki owsiane, jaglane itd. Wszelkiej maści też płatki śniadaniowe, też potrzebne są zboża, zboża są też potrzebne do takich rzeczy jak ryże, kasza, czy też chociażby do pasz, którymi, mm, którymi karmimy trzodę chlewną, na przykład. Bydło, pot mięso, mleka itd. Więc jeżeli nie będziemy mieli dostarczonych tych zbóż, no to co się wtedy stanie? No, będzie problem ogólnie z żywnością, a z racji tego, że nie będziemy sprowadzać też nawozów, to nasze pola też nie będą obsiewały w ogromne plony. Druga sprawa to też kwestia uchodźców. Zwróćcie uwagę, że przybyło do nas dwa, może trzy miliony obecnie u nas przybywa, bo część wyemigrowała z powrotem, nie, i tak dalej. Mógł ktoś by powiedzieć, że w sumie fajnie, bo brakowało rąk do pracy i będzie ta dziura zapchana. No, jak się okazuje, niekoniecznie. Według oficjalnych danych do systemu ZUS od czerwca zeszłego roku, czyli od 30 czerwca 2021 roku do końca czerwca tego roku. Do systemu ZUS, czyli de facto zostało y, wprowadzone na rynek pracy, 80 tysięcy obywateli Ukrainy. 80 tysięcy, podczas gdy Ukraińców przybyło nam jakieś 2-3 miliony. To jest mniej niż procent. Tyle osób tak naprawdę pracuje. Większość y, tak naprawdę ciągnie socjal. I nie mówię tutaj, że, że nie powinni tutaj przebywać i tak dalej, ale niech chociaż przyłożą się do tego, niech pracują, niech, mm, niech płacą trochę większy podatek niż VAT czy akcyza na alkoholu czy, czy fajkach, ok? Tak więc nasz budżet państwa będziemy mieli mocno obciążony, co sprowadzi się do zagrań mocno proinflacyjnych, czyli albo kolejny dodruk pieniądza, albo kolejne podatki, żeby sfinansować to wszystko dawanie socjal ponad dwu dwu-milionowej społeczności to raczej nie jest zbytnio tania rzecz. Ale skoro jesteśmy przy uchodźcach, to chciałbym zwrócić uwagę, że będzie jeszcze jeden czynnik, który spowoduje, że wszystko nam podrożeje, jeżeli inflacja jeszcze bardziej pójdzie do góry. Chodzi o to, że w przeciągu pół roku, może trochę mniej, przybyło nam Ponad 2 miliony ludzi, tak? Tak drastyczna migracja powoduje mocne zamieszanie na różnej maści rynkach. Wspomniałem wcześniej o rynku żywnościowym, że będzie problem z produkcją żywności. I, ale zwróćcie uwagę, że drastycznie wzrosło też zapotrzebowanie na żywność. Doszło nam kolejne 2 miliony ludzi, trzeba ich jakoś wykarmić, trzeba zapewnić odpowiednią ilość żywności w sklepach. A co za tym idzie? Rośnie zapotrzebowanie, produkcja zmaleje, więc jeszcze bardziej te ceny urosną. To samo tyczy się chociażby rynku nieruchomości. Nawet przed wojną był już z tym poważny problem na tyle, że na wynajem w serwisie OtoDom było około 9, góra 10 tysięcy ogłoszeń na wynajem. Obecnie Około 2-3 tysiące. To jest mniej niż 1 trzecia. Tak więc, no, szykują nam się srogie podwyżki cen mieszkań na sprzedaż, na wynajem. Ze względu na to, że popyt drastycznie na to wzrósł, a podaży nie ma odpowiednio jeśli chodzi o wzrost. Nawet jest spadek. Teraz dopiero się rynek nieruchomości odbija jeśli chodzi o wynajem, ale. W dalszym ciągu jest za mało, żeby pokryć tak ogromne potrzeby, a przynajmniej dopóki nie nastąpi recesja, dopóki ludzie są w stanie jeszcze spłacać te kredyty, bo w momencie, kiedy stopy procentowe będą po raz kolejny podniesione, a nie ukrywajmy, na pewno będą podniesione, nawet jeśli Glapiński powie, że nie, nie będą, nie będą. To jeżeli raty kredytu wzrosną na tyle, że ludzie nie będą w stanie spłacać, no to ludzie z desperacji, żeby nie mieć tego kredytu na głowie, zaczną sprzedawać nieruchomości, na które zaciągnęli te hipoteki. Tak więc yy, w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się ogromu ofert sprzedaży, i to jeszcze za dosyć niską cenę względem tego co możemy zauważyć nawet obecnie tak więc taka mała off topic rada jeżeli szykujecie się na zakup mieszkania poczekajcie chwilę aż nastąpi recesja aż nastąpi załamanie na rynku nieruchomości i ludzie zaczną się z tych nieruchomości wyprzedawać podziękujecie mi kiedyś za to jeszcze tak na sam koniec postanowiłem poruszyć sobie tematu naszej Polsko-ukraińskiej kości niezgody, jaką jest yy, rzeź wołyńska Jedni wykorzystują motyw właśnie wołenia, żeby wywołać niechęć do Ukraińców, Jedni, drudzy gadają, że to jest nic innego jak ruska propaganda. A sami Ukraińcy czy tam w sumie ich zwolennicy twierdzą, że no teraz nie wypada o tym mówić. A wiecie, co ja uważam. Że właśnie teraz najbardziej wypada o tym mówić, naj, teraz jest najlepszy czas, żeby móc to wyjaśnić, żeby się z tego rozliczyć. A dlaczego? Już tłumaczę. Mamy tak naprawdę kwestię wołania w dalszym ciągu niewyjaśnioną. Um, obecne władze Ukrainy nie odcięły się tak naprawdę od tego motywu. A co by się stało, gdyby przeprosili publicznie za Wołyń? okazałoby się, że to jest taki znak pod tytułem my nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, a co za tym idzie, ta kość niezgody po prostu by odeszła w zapomnienie i to mogłoby umocnić właśnie więź między Polakami a Ukraińcami bo póki jest ten motyw Wołynia niewyjaśniony nie tylko możemy budować wzajemną niechęć ale też mieć większą podatność na ewentualną właśnie ruską propagandę Dlatego w moim przekonaniu, w rocznicę to właśnie Zełyński powinien przeprosić zawołyń i złożyć jakieś, nie wiem, czy to kondolencje, czy cokolwiek ogólnie okazać skruchę zawołyń. Wystarczyłby tylko jeden taki gest, a naprawdę by to pomogło w relacjach. Mogłoby, gdyby tak zrobił, ale niestety tego nie zrobił. Milczał w tym temacie. Co prawda minister spraw zagranicznych był na polskich obchodach rocznicy rzezi Wołynskiej, ale o tym też ogólnie w mainstreamie cisza. Tak więc moje zdanie jest takie, że nasz kochany polskojęzyczny rząd powinien naciskać na Ukrainę, żeby wyjaśnić kwestię Wołynia i domagać się przeprosin za nich. A tymczasem robią właśnie na odwrót typu, że każdy kto mówi o tym, że powinni przeprosić, nazywają ruskimi trollami, ruskimi onucami, propagandystami Rosji i tak dalej i tak dalej. sprawiając, że nie odróżnimy faktów od rzeczywistej ruskiej propagandy, bo de facto wszystko, co nie jest mm, pozytywnie postrzegane, jeżeli chodzi o Mówienie o Ukrainie będzie jako ruska propaganda. Czy nie przypomina Wam to na przykład kwestii covid i szczepień? Bo mi troszeczkę bardzo, ale to jest temat na oddzielny materiał. Ok, to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia, to podziel się nimi w komentarzu. Jeśli Ci się podobało, no to wiadomo łapa w górę te sprawy. Ja się zbieram, tak więc miłego wieczoru i bez odbioru.